przejdziemy do kolejnego projektu Komisji Edukacji. Bardzo bym prosił Panią Przewodniczącą o przedstawienie. W sprawie realizacji zadań priorytetowych dzielnicy nr 12 w roku 2013. Paragraf pierwszy. Przeznacza się z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2013 środki finansowe w wysokości 15 tysięcy zł na organizację zakończenia obchodów 800-lecia Bieżanowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, paragraf drugi, i uzasadnienie. Przeznaczone środki pozwolą na organizację konkursów i koncertów w czasie dni Bieżanowa. Nadmieniam, że w tamtym roku Stary Bieżanów nie otrzymał nic na organizację Dni Bieżanowa. Z dziennika środku dziennicy. A otrzymał się. To jest się zmienić. Ja tu się zgadzam z panem. No, ale mówię, ze środków dziennicy nie otrzymał żadnych środków na organizację Dni Bieżanowa czy rozpoczęcie jubileuszu 800-lecia. Zresztą była taka mowa, że w związku z tym, że prezydent objął nawias na rozpoczęcie, on przekazał mi środki finansowe z budżetu miasta na rozpoczęcie tego jubileuszu, że Rada nie dołoży, postara się na zakończenie obchodów dołożyć. Z racji tego, że pozostało się na dostawy nawet bodajże w krańcach 8 tysięcy dostają co roku na organizację tego typu. 8900. 15 tysięcy, tak jest troszkę mniejsza kwota. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie wiem, kto pierwszy. Nie, bo to jest kwota. Proszę bardzo. Nie, bo to jest kwota, dlatego my chcemy. No to będzie dobre. Ja nie mam tylko pytania, czy jest już jakiś plan, co tam ma się dziać. To oczywiście, ale to jest impreza, która jest rokrocznie organizowana. Ale jest koncert. Ja już. Ale Konrad, no, to jest impreza, która już 20 rok no istnieje. Dobrze, ja już odpowiem, Ostatni weekend maja. Chcę tylko zapytać. Ja już odpowiem, rzeczywiście bardzo dużo pytanie. Ja już odpowiem, ostatni weekend, bo część osób może nie brała udziału, nie wiem. Ostatni weekend maja na Bieżanowie od 22 lat zawsze są przy. Ja wiem. Od 20 lat zawsze są nie Bieżanowa. 21. 21, przepraszam. Dobra, no nie, nie o to chodzi. W ramach tej kwoty, jeżeli pytanie jest tak, w sobotę są to główna impreza odbywa się w niedzielę od godzin południowych czy wczesnopołudniowych. Zawsze kulminacyjnym momentem jest koncert gwiazdy. Kto będzie tego roku, nie wiem, pozostawię to myślę do zdecydowania komitetowi organizacyjnemu obchodów jubileuszu 800-lecia Bieżanowa, kto będzie tą gwiazdą tegoroczną. Są jakieś tam przymiarki. I to się odbywa w niedzielę. Tą razem przewidziane jest ostatnią niedzielę maja. Tyle myślę z mojej strony. A w sobotę to południe się odbywają konkurencje sportowe. Tak. Proszę właśnie bardzo. Sportowy, natomiast ponieważ tak wyszło z tymi dniami dziecka, jak wyszło, że 1 czerwca no nie bardzo jest jak się wpasować z dniem dziecka, to jest taki projekt, żeby rozbudować to o takie warsztaty dla dzieci, to znaczy trzeba wypożyczyć namioty na wszelki wypadek, gdyby pogoda nie dopisała, dlatego że to ma być rodzaj takich zajęć, jakieś tam plastyczne, rzeźbiarskie. Interaktywne zajęcia. Tak. Proszę, tak. I żeby to zrobić, na tyle jest dużo chętnych, że będzie to i na terenie szkoły 124 przy Wajgla, i na terenie dworu Czeczów. Takie właśnie rozstawione namioty, żeby te dzieci mogły tam troszeczkę jakoś tak inaczej na to popatrzeć, a nie tylko zjeść watę cukrową i powiedzmy wyspinać się na wóz strażacki. Więc ta część, no to niestety to też no, kosztuje, bo nikt za darmo nie przyjedzie. Nie, no, to są też materiały, prawda? Obojętne, czy to niby co by nie było, drewno, czy glina, czy jakieś tam farbki, czy kredki. No to za to trzeba zapłacić, za samo to wypożyczenie namiotów, wypożyczenie sceny. No ja już tu pomijam tą gwiazdę, bo właściwie to taki pierwszy lepszy grajek, jak przyjeżdża, no to sobie życzy 10-15 tysięcy za koncert, nie? Za godzinę, dwie. No w tamtym roku był ktoś, Sikorowski był, i to kosztowało 12 tysięcy godzinę, zaśpiewał stare piosenki. Nie ukrywam, że ja osobiście liczyłam na więcej, bo myślałam, że zrobię chociaż taki gest, że jedną starą zwrotkę piosenki przerobi na ten jubileusz Bieżanowski, nie? Tak co? No ale było jak było, nie będziemy do tego wracać, więc jeśli mogę prosić Państwa o zaakceptowanie, natomiast zobowiązuję się, że dokładny, bo to jest w trakcie uzgadniania. No jeszcze są konkursy. Jest konkurs na piosenkę o Bieżanowie, jest konkurs fotograficzny, jest mnóstwo konkursów, które są już propagowane po szkołach, więc
na to też pójdą. To znaczy w ramach tego będzie taki Dzień Dziecka zorganizowany, bo nie dało się tego wpasować tak, żeby ten... Nie, teraz będzie akurat Dzień Całego Dnia. Nie. Nie będzie Dzień Całego? Zaraz będziemy na ten temat... Nie, to znaczy to nie jest tak, że pytasz czy lokalny i na tej zasadzie, że nie wolno nikomu przyjść, nie, wręcz przeciwnie. Nie, tylko czy w ramach tego po prostu... Nie, bo nie będzie ten dziennicowy Dzień Dziecka. Że tam będziecie po prostu ten dziennicowy Dzień Dziecka. Nie. To jest koniec miesiąca. Dlatego właśnie pytam, bo to jest ostatni dzień maja, prawda? Praktycznie prawie weekend maja i mamy teraz Dzień Dziecka. Dlatego pytam, moje pytanie zadane przecież, czy to będzie łącznie połączone w tym dziennicowym przypadku takiej dużej imprezy. Włączycie po prostu to razem, żeby to było. Jedno, nie będzie to. Nie będzie to. Tak, dwa miesiące temu miało być. Ale no, znaczy, ale proszę nie pokazać, gdzie mam. Ktoś powiedział, że będzie, ale no nie. Rady Polskie, przecież stacie było między mią a panią według te 5000. Ale czy momencie, czy rada gdzie panią bardzo, to, że było, wie pan co, ja również mogę powiedzieć, że jeżeli pan mówi, że było stacie, że miało być na Prokocimiu. No pani nam może teraz powiedzieć, że miało być na Prokocimiu. No było stać, natomiast nie ma ustalone, gdzie będzie jeszcze. Proszę bardzo, pani Matiekiewicz ma głos. Znaczy nie, to ja tu powiedziałam, jak będzie, bo myślę, że w najbliższych dniach w miarę jakiś tam ramach się zamknie ten plan na te dwa dni, no to ja oczywiście Państwu tutaj przedstawię, nie? Przecież to nie jest żadna tajemnica, nikt nie działa w podziemiu. Natomiast wydaje mi się, że no na tyle sensowny jest projekt tych. To jest też takie uroczyste zamknięcie tych obchodów, nie? To jest akurat koniec maja i już koniec świętowania tego 800-lecia. No. Ja jeszcze, jeżeli można, w uzupełnieniu zapytania pana radnego odnośnie planu, czy zarys jakiegoś koncepcji na ten ostatniego maja. Rozumiem, że 15 tysięcy Rada Dzielnicy przeznacza na zakończenie obchodów 800-lecia. I tego się trzymamy, że to nie jest, jak tutaj padało, że od 20 lat już jest organizowane, bo 20 lat temu było 70-lecie bieżące. Nie. To będzie połączone, może powiem. Ale to było w aspekcie, ale ja źle zrozumiałeś. Nie, bo to nie jest w tym roku powstała impreza, tylko ona ma tradycję. Znaczy impreza ma tradycję, a akurat te dni Bieżanowa są takie zamykające. Tak, będą tam 5-8-lecia, będzie jakiś koncert, nie wiem, co tam postanowi. Proszę bardzo, pan Wójt ma głos. Szanowni Państwo, ja żywię nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy to będą przypadać rocznice, czy w zasadzie jubileusz Prokocimia, przez co lata będziemy obchodzić? Najprawdopodobniejszej 60-lecie właśnie osady Prokocim, to również takie środki finansowe, mniej więcej w tej wysokości, znajdą się na Prokocim, na celebrowanie tego jubileuszu. I zakończenia roku 20-lecia. Rozumiem, też cały rok najprawdopodobniej komitet, który się konstytuuje, będzie również plan i zabiegał o te środki finansowe i o to, aby właśnie było również przez cały rok, w jaki sposób były wydarzenia o charakterze kulturalnym, festynowym, sportowym. Także mam nadzieję, że taka sytuacja będzie miała miejsce w przyszłym roku, kiedy to, szanowni państwo, podejmiecie decyzję o tym, że te środki właśnie będą wydatkowane na cel zakończenia 800-lecia Bieżanowa. To jest mój pierwszy wniosek, natomiast drugi, jakby za tym idąc, jeśli podejmiemy taką uchwałę, to ja wnioskuję o to, aby komitet organizacyjny właśnie tych konkretnych już obchodów zakończenia 800-lecia Bieżanowa był jakby tutaj wsparty też przez kogoś z naszego grona. Pani. Tutaj pani Ela, natomiast jeśli Rada Dzielnicy asygnuje dość pokaźne środki finansowe, no to również, żeby jako organizator Rada Dzielnicy była wyeksponowana i jakby było to zaznaczone, że te środki są właśnie pochodzenia dzielnicowego. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan Leroy. Czy tutaj powrócę? Powrócę do tego dnia dziecka, gdzie tam co pan Ela powiedziała, że będą robić. Dlaczego nie połączyć tego? Po prostu jedno z drugim. Jest duża impreza, jest zakończenie, jest to będzie i koncert, i cała reszta. Jest to koniec maja, że tak powiem. I tutaj wydawałoby się to zasadne, żeby taką imprezę wesprzeć. Tym bardziej robią i te jakaś tam, te jeśli tam mówi, jak to nazywa się? 5000. 5000? 5000 było. Na to dziewięć, co będzie dziecka? No po prostu przysiąść i zrobić to jest dobrze drugi.
niech to będzie uczna, duża impreza i sprawdza to nas, tak? Mogą też rozbudować o to dla dzieci. Ja jestem za tym, żeby to było zrobione. Jeżeli prezydent miał tego pomysłu i chcą to zrobić, jakieś warsztaty, inne rzeczy i zajmą tego, to jak najbardziej, dlaczego nie? W ogóle jest przewidziane bardzo dużo dla dzieci w ramach to tych... Dlaczego? Ale to nie będzie dzielnicowy dzień. Nie ma takiej woli, żeby to łączyć z jubileuszem. No, rozumiecie? Czemuśmy się zachęcali po prostu? Przecież to wiadomo, że od 20 lat robią, że to w tym samym czasie. Ale już odpowiem panu, jeżeli nie ma... Mogę skończyć? Tak. Jeżeli jest wola organizatorów, żeby zakończenie połączyć po prostu w nazwie z dzielnicowym, z obchodem dzielnicowym Dnia Dziecka, jest sprawa załatwiona. No i przecież nam myślę, że tutaj możemy ich zapytać, czy oni chcą to tak połączyć. Proszę bardzo, pan Kmita. Ja nie pamięć nie myli, ale jeżeli jestem takim wyrażeniem, nie narzekam, to mnie się by zsnęło jakieś dwie sesje albo trzy do tyłu odnośnie organizacji dzielnicowych. Dzielnicowego Dnia Dziecka na Białkociniu i Ela wstała i powiedziała, że nie pójdźmy tam już kiedyś ten, ja rzeczywiście sobie zapomniałem o tym i od razu żeśmy powiedzieli, nie ma sprawy, robi w tym roku Bieżanów. Więc tak to wyglądało na ten, bo to można sięgnąć do protokołu z tych... Nie trzeba sięgać, ja nie zaprzeczam tego. W tym roku dzielnicowe, centralne dzielnicowe Dniańska mają być na Starym Bieżanowie. Nie. Nie wiem. Ale proszę nie podawać, gdzie jest uchwała na ten temat. Może była dyskusja na wstępie, jednakże jest uchwała. Że część osób powiedziała, że rezygnuje z Prokocimia, nie było żadnej uchwały. Pani Ela powiedziała, że Bieżanów Stary jest w tym roku. Tak, zgłosiła taki wniosek i miało być na komisji. Na komisji edukacji nikt się nie pojawił, ja to mogę odnaleźć w protokołach. Ale jedno zdanie, nie nakręcajmy się. To powinniśmy wiedzieć, co będziemy robić. Ja już odpowiem panu. Była mowa, że Komisja Edukacji się zajmie, że chętni przyjdą na Komisję Edukacji. Oświadczam panu, że nie pamiętam, czy było to w styczniu, była podane pani przewodnicząca Komisji Edukacji powiedziała, była pani wnioskodawca. Było to powiedziane, nie przyszedł nikt chętny zainteresowany organizacją dzielnicowego dnia. Tyle mogę z mojej strony zapowiedzieć. A czy ja mogę zabrać głos w tej sprawie, ale... Tak. Dziękuję. Była mowa... Ja mam siość, czy... Była mowa w temacie Dnia Dziecka. Elżbieta zgłosiła, że chcą organizować. Prokocim, który powiedział, że rezygnuje, niech będzie organizuje to Stary Bieżanów w Warte Lecie. I na tym stanęło. Natomiast to pan przewodniczący mówi, że decyzja do końca nie zapadła, ale było wskazanie i chęć i wola Starego Bieżanowa. I na tym się z tym wszyscy zgodzili na decyzji. Ja nie mam amnezji, ja na końcu powiedzieć, że wszyscy wpadli w jakąś amnezję, no, że nie znaczy ja, to mówi bo ja i dlaczego tak się dzieje. Znaczy ja może wyjaśnię sprawę i bardzo proszę wziąć teraz tym bardziej, że byłam przy rozmowie z panią, która ewentualnie by jako szefowa Dworu Czeczów musiała się podjąć realizacji tego Dnia Dziecka. I ona autorytatywnie stwierdziła, że ona nie jest w stanie objąć tak potężnej imprezy pod tytułem Dni Bieżanowa, gdzie tam dla dzieci jest dużo tych zajęć, jeszcze dodatkowo zrealizować ten Dzień Dziecka, który miał być na wysokim poziomie jako Dzień Dziecka dzielnicy. I ja tu nie jestem, żeby koleżanka nie zrozumiała, że przeciwko temu byłam, tylko po prostu zrozumiałam panią Magdę Piendel, że ona nie jest w stanie podjąć realizacji dodatkowego zadania przy tak dużej imprezie zakończenia 800-lecia. I z Elą żeśmy tam były razem na tym spotkaniu, bo Ela potwierdzi, że byłyśmy razem. Ela była na mnie troszkę zła, że ja to tak troszkę, że tak powiem, w tym kierunku poszłam Magdy Piendel, że faktycznie dziewczyna realistycznie na to patrzy, że się nie podejmie realizacji, jako ona, Dom Kultury, nie podejmą się realizacji. I teraz zadajemy pytanie, jeśli by się podjęła, bo musi być jakiś realizator imprezy, więc jeśli by się podjęła na przykład Szkoła Podstawowa 124 zrealizować, ten dzień dziecka. Ale rozmowy w tym kierunku były prowadzone, panie przewodniczący. Ale w którym? No bo był akces ze strony rady, natomiast realizatorzy nie wyrazili, można powiedzieć, nie wiem, woli, chęci, możliwości, nie umiem powiedzieć, może możliwości, woli, chęci. Proszę bardzo, pan Pita ma głos już. W takim razie trzeba podjąć jakąś decyzję, co z dniem dziecka.
oferta, czy nie ma z różnych względów, nie da się tego przeprowadzić w Bieżanowie, bo to za chwilę święta, kwiecień, maj, jak pamiętam, dzień dziecka jest 1 czerwca. Może trzeba najwyższym się zastanowić i szukać realizatora i gdzie to ma w ogóle się odbyć. Bo pieniądze leżą, prawda? Dokładnie. No nie, ale przyszłość wiesz, no, że nam pozwoli podjąć. No, jest to tak wtedy. Nie, jest już za późno. No to ja w takim razie zapraszam na komisję, mamy komisję edukacji Proszę Państwa, chciałbym to zapytać, mogę się. W związku z tym, że zgodnie z procedurą nie ma obowiązku, żeby uchwałą decydować, kto będzie realizatorem tego. Myślę, że na komisji, jeżeli to będzie zdecydowane. 8 kwietnia. Czy radni dodatek? Pytanie na komisji. Czy chcemy czekać do 23. 8 kwietnia? Zapisałam 3 godziny, ale już nie zapisałam. Nie, nie ma. Proszę bardzo, pan. Ja mam taką propozycję, jeżeli chodzi o dzień dziecka. Jest to naprawdę krótki później czas, pani przewodnicząca komisji, ponieważ, ale to, ja proponuję dzisiaj nawet ustalić realizatora, kto będzie tym realizatorem, żeby się ewentualnie już tymi sprawami zajmował. Ale nie trzeba to jest też we wszystkim. Dobrze, proszę, dzień dziecka przedstawimy tak w wolnych wnioskach, bo to weszliśmy na ja rozumiem, ale no, poddaję pod głosowanie tą uchwałę. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Nie ma. Jeżeli było pytanie, jedna osoba się wstrzymała. Jeżeli było pytanie o Prokocimiu, ja mogę sprawdzić, ile było pieniędzy na odpowiedź tu Lecia Święci Żmanskiego. Myślę, że to nie były mniejsze środki. Ale tylko tam nie rozumie, dlaczego pan. Znaczy nie, bo państwo mówią, że kogoś Paweł nie. Nie, no to przepraszam.